Ładny warszawski poranek, rogatki Warszawy, już wylatujemy w stronę... Wylatujemy w stronę Kielc. Można powiedzieć stolica polskiego hip-hopu. Z kim się tam spotkamy? To jest chyba jasne. Jedziemy. Nienawidzę raperów i tego środowiska. Mam wielu wrogów i się p***a ślizgam. Wstaję rano, zapalam papieros. Do gardła spływa nikotyny, gorycz. Nie mam hajsu, mam problemów, a kolejny papieros to jedyna słodycz. Nikt nie daje mi forów w mieście i ten sam problem ma mój kumpel jeszcze. Słuchajcie, droga z Warszawy do Kielc jest długa i kręta, a tak naprawdę nie, bo to jest niecałe 200 km i dojechaliśmy tu bardzo szybko i sprawnie. Jak widzicie za mną, jesteśmy w mieście Boriksona i już nie będę musiał zdradzać, kto będzie dzisiaj naszym gościem. Dzwonimy już do Tomka, zaraz pokaże nam to piękne miasto i swoje miejscówki. Papieros, jest piękna pogoda, naprawdę super, wciąż nie mam pracy, a w moim wieku z takim przebiegiem to... Smutne, rozmyślam sobie, patrząc na furę, czy w baku została jeszcze kropla i tak się zaczyna. Dobry. Witam pana serdecznie. Cześć, witam cię. Strasznie miło mi gościć w twoim pięknym mieście. A mi miło gościć w twoim samochodzie pięknym, no wspaniale, powiem ci, bardzo ładnie. Dobrze, słuchaj, pokażesz mi wszystkie śliczne miejsca w Kielcach. Postaram się, okej. Okay. Zabieram cię teraz na taką miejscówkę, która jest taka dla nas dosyć ważna. Tutaj masz, słuchaj, urząd stanu cywilnego, tutaj hajtałem się 15 lat temu. No, proszę. Tutaj w lewo skręcamy i teraz właśnie będziemy przecinać Deptak, czyli taką najgłówniejszą ulicę u nas w Kielcach, która się nazywa Sienkiewicza. I tu niejaki Piotr Marzec, a.k.a. Leroy, no wiem, Marlon, rapował o tej piosence, to jest ulica Sienkiewicza. Byłeś kiedyś na wzgórzu Apache? No nie byłem. A jak myślisz, jak wygląda to wzgórze? Nie chcę się zawieść, wiesz? To jest dla mnie legenda, więc... Powoli mnie na to szykujesz? No. Czy nie, bo można powiedzieć, że już prawie jesteśmy. O cholera. O wzgórze Apache! Znaczy, że to właśnie my! O wzgórze Apache! Znaczy, że to właśnie my! O wzgórze Apache! Znaczy, że to właśnie my! O wzgórze Apache! Znaczy, że to właśnie! To jest wzgórze Apache. Nie jest to za wysokie wzgórze. No, znaczy jakbyś stał tam, to może tak pod górkę, nie? Chodzi o to, cała historia polega na tym, że tutaj niedaleko za Winklem jest ulica Wojska Polskiego. Na Wojska Polskiego jest nasz dom. Dokładnie. Piątka. Zdałeś. Słuchaj, i tam właśnie urodził się niejaki Wojtas. Speedway Fan. Dokładnie. Radoskór, Fasi i tak dalej, i tak dalej. To były ich rewiry. Oni wymyślali sobie nazwę zespołu, oni tam się, wiesz, przegrupowali, coś tam kminili, nagrywali i tak dalej. Jasne. Pierwszą nazwą tej grupy miała być, ten zespół miał się nazywać Na ch**i do Kaliningradu. Nie? Naprawdę. Przeszłoby, wiesz. Druga nazwa to właśnie Wzgórze Apache. A chodzi o to, że Apachami byli alkoholicy po prostu. Ludzie z czerwonymi nosami od win. Rozumiesz? Proszę. I oni się zbierali tutaj. Tutaj w tej budce było piwo, wino, co tylko chciałeś. Zapiekanka afrykańska, to było otwarte od samego rana. Oni wszyscy tutaj sobie siedzieli, pili i byli tak zwanymi Apachami. Apachan. Na początku było Wzgórze Apache, a chłopaki sobie po prostu zagrali i zrobili, że to przez Y, Apa i trójeczka, prawda? Więc to jest ta miejscówka. Można by tu zrobić coś, wiesz, zrobić jakąś... Przejąć jako... to, tak. Zrobić lokal właśnie. Zrobić Wzgórze Apache lokal. To jest dobry pomysł. Tylko, że ja nie mam czasu. Wiesz, o co chodzi? Tym bardziej się cieszę, że znam czas, żeby pokazać mi Kielce. Wsiadamy do samochodu, jedziemy tak na kolejną miejscówkę. Tak, zapraszamy was. Dalej. Niezła ciekawostka. Ogólnie powiem ci, że Kielce są małym miastem i przemieszczamy się samochodem, ale w takich dosyć krótkich, wiesz, odległościach. Ja zapłacę ten mandat i pojedziemy tak, jak ja będę chciał, okej? Okay? Dobra. Chyba, że masz 21 punktów. Nie, co ty? A, bo tu nie dotyczy komunikacji zbiorowej. No, ale my jesteśmy właśnie... Zbiorowa, nie? Musimy tylko przejechać przez Deptak, no, tak jest życie. Mogą wtedy przejeżdżać tylko taksówki i autobusy oraz my. No i już jesteśmy, chłopi. Wiesz, ile musielibyśmy jechać? Można powiedzieć, że dojeżdżamy już do miejscówki. Mi się bardzo podoba. Opowiadaj, gdzie jesteśmy, co tu się dzieje i w ogóle no dobra, historii. Jesteśmy, słuchaj, jesteśmy w parku. Nieistotne,
co i jak mówią o mnie. Czuję się dobrze, bo jestem w domu. To jest Muszla. Jak poznałem się z chłopakami ze Wzgórza, to wszystkie drogi prowadziły tutaj. Nie było wtedy jeszcze telefonów komórkowych. Punkt zaczepienia był tutaj, nie? Więc tutaj można powiedzieć, wydarzyło się wszystko w moim życiu, jeśli chodzi o dołączenie w ogóle do ekipy. Spotykali się tu wszyscy, nie tylko raperzy, ale wszyscy muzycy z Kielc, artyści, wygrzańcy. Tutaj jeszcze była taka budka i koleżka golił kawę, nie? Nie miałem kasy nawet na tą kawę, wiesz? I Wojtas wtedy wydał bodajże pierwszą płytę z Radoskórem, jak w Górze Apaczy. Pojechali po rozliczenie do wytwórni, do Warszawy. Nie? Przyjechali z takim kubłem KFC. Przywieźli go, bo w Kielcach nie było KFC. Wiesz. I przytargali tutaj. Przyszli do parku, nie? Ameryka. I tam wiesz, daj jednego, nie tam wie. A był tu koncert jakiś? Grałeś tu koncert? Oczywiście, że graliśmy, nie? Kiedyś to graliśmy tutaj, wszędzie, w każdym miejscu. Rapowaliśmy na każdej z tych ławek. Za Winklem jest taka miejscówka, która się nazywa Dom Środowisk Twórczych, Pałacyk Zielińskiego. Tam, po wydaniu pierwszej płyty Wzgórza Apaczy, mieliśmy możliwość robienia sobie prób. Takich naprawdę z prawdziwego zdarzenia tych prób. W takim konkretnym miejscu, z konkretnym nagłośnieniem, z konkretnymi mikrofonami wtedy i tak dalej, i tak dalej. I przez to też poznaliśmy całe środowisko jakby tych wszystkich muzyków kieleckich, nie tylko raperów. Dobra, to powoli lecimy na trzecią miejscóweczkę. Okej. Bardzo mi się to podobało. Tu najlepsze lody w Kielcach. Tak? No, z zewnątrz nie wygląda to dobrze, ale smakuje okej. Będziemy popełniać to samo wykroczenie w drodze powrotnej. Wracamy w lewo teraz, na lewy pasek, po lewej hotelik, Ibis. Grubo było w tym hotelu nieraz. To bardzo długa ulica, co to za ulica? Warszawska. A, proszę. A Warszawa jest kielecka? Jest. Dobra, jak teraz wjechać, żeby było miło i wesoło? Tutaj 2,2 masz, zmieścisz się tutaj, nie widzisz kamery? Jedź prosto, zakaz, łamiemy zakazy. Nie no, już teraz, akurat dzisiaj w tym momencie zachowamy się. Dobra, okej. Okay. Codziennie witaminy, witaminy jem codziennie. Jem codziennie witaminy, bez nich czuję się beznadziejnie. Jem codziennie witaminy, duże dawki noszę ze sobą. Zarzucam to. Byliśmy w dwóch świetnych oldschoolowych miejscówkach, a teraz czas na new school. Nowe czasy, nowy Bolixon, witaminy, siłownia, opowiadaj. No wiesz co, pracuję tu od jakiegoś czasu, jestem sobie takim niby fit trenerem. Znaczy ogólnie jak będą oglądać, to ludzie, z którymi pracuję tutaj, to powiedzą, że jestem najgorszy, bo rzadko mnie tu widują ostatnio, nie? Znaczy można powiedzieć, że pracowałem tutaj systematycznie do momentu, kiedy wydałem płytę swoją. Jest dużo ludzi, którzy przychodzą na siłownię, zaczynają ćwiczyć powiedzmy w maju. W maju, w czerwcu, w maju, żeby zrobić w czerwcu, tak? Na żeby już na lipiec być gotowym, więc tak. No to jest błąd i to w ogóle nie ma tak, nie udaje się to. Ja cię widziałem na koncercie, wiesz, koszulka jest, ramionczka, wszystko, wiesz. Z barki, kurde. Ostro jest. No nie, no ćwiczy się troszkę, wiesz. Załapałem zajawkę, wiesz, chłopaki mnie trochę tutaj wciągnęli w to, znajomi. Zacząłem ćwiczyć, zrobiłem sobie tutaj takie nawet papiery trenerskie z tym instruktorem. Znaczy można wpaść, można wpaść na zajęcie do Bolixona, ale można, tu się regularnie prowadzisz? Można, wiesz co, prowadzę regularnie zajęcia na bieżniach, wiesz, takie no, interwały, jakieś takie rzeczy, nie? Grupowe zajęcia na bieżniach. Ja bym mieszkał w Kielcach sam. Z pięknymi dziewczynami. Ja wolę ćwiczyć właśnie, wiesz, płeć przeciwną, wiesz o co chodzi. No ale okej, mógłbyś przyjść. W ogóle fajnie, że jesteś tutaj ze mną w tym miejscu. Nie spodziewałem się, że kogoś się spotkało. Że tu dotrzemy. No. Ta rękawica jeszcze, wiesz, można powalczyć. Bardzo dziękujemy za gościnę. No. Ja tak samo bardzo Kielcach dziękuję, się podobają, zostawiamy że mnie odwiedziłeś. Teraz ja odwiedzę ciebie kiedyś może. Od jak najszybciej. Dziękuję. Dobrego, dziękuję. Zostawiamy cię tu. Dziękujemy wam bardzo. To były Kielce, to był Bolixon. Do zobaczenia. Dziwne pytanie do mojego gościa, czyli samochody na gaz, benzynowe czy ropa? Benzyna. Dziękuję. A tak wygląda Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.